Witam serdecznie. No witam cię. Słuchaj, w firmie robimy takie szkolenie, prawda? No i pomyślałem o cateringu. No i wymyśliłem, że sushi. Sushi będzie odpowiednie. A jak sushi? No to najlepiej daj to sushi. No i dlatego przyszedłem do ciebie, żebyś zaproponował mi taki fajny zestaw dla każdego, można powiedzieć. Oczywiście nie ma problemu. Taki zestaw może być dla ludzi, którzy nie jedzą ryb, którzy na przykład wolą grillowane, albo którzy wolą jakąś krewetkę w tempurze, także do wyboru, do koloru. Myślę, że na pewno dla każdego coś się znajdzie. Taką ciekawą rolką może być na przykład grillowana Philadelphia, którą możemy zrobić. Także mówię, coś się znajdzie dla każdego. No to jeszcze, wiesz co, tak sobie wymyśliłem, mówię, będzie ta przerwa, będzie podane to sushi, wstanę i coś mądrego powiem. Jedyne co przeczytałem, co się doczytałem, to na przykład, że sushi nie pochodzi z Japonii, a z Chin, prawda to? Prawda, tak naprawdę w okolicach VI wieku wynaleziono w Chinach sushi, a tak naprawdę kwaśny ryż. Czyli ryż, który jest zalewany naszym octem ryżowym. Wszystko co jest dawane do środka to są dodatki. Głównym składnikiem sushi jest ryż. Także jest to, myślę, ciekawa rzecz. Sushi jemy z dodatkami typu wasabi, sos sojowy czy imbir. Imbir służy na przykład do oczyszczania kubków smakowych podczas jedzenia. Co mogę jeszcze powiedzieć ciekawego, to sushi jemy pałeczkami w restauracjach, gdzie tak naprawdę oryginalnie sushi je się rękoma. A to jest ciekawostką, bo kiedyś byłem z żoną pierwszy raz w restauracji sushi, nie mogłem sobie poradzić z pałeczkami, no jadłem rękami, to tchama mnie wyzwała, a widzisz, a tutaj jednak byłem taki do przodu trochę. A powiem ci jeszcze, że od tchama cię mogą wyzwać w Japonii, jeżeli do nich pojedziesz, zostawisz cokolwiek na talerzu, to będzie to przez nich uznawane jako brak szacunku i musisz zjeść tak naprawdę wszystko, żeby można było opuścić. Nie no, po mojej wadze to widać, że nic nie zostawiam. Słuchaj, to przejdziemy, zrobimy to, ten zestaw i będziemy w kontakcie. Zapraszam. Thank you.